Aktywuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Tak trzymaj i nie puszczaj. Do zobaczenia! Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Bredwaj Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Wszystko powinno być w dobrym stanie. Chciałbym cię o coś spytać. Pomożesz mi dołączyć do UCA? Jeśli dzięki temu więcej ludzi będzie miało dostęp do opieki medycznej, to jestem gotów się tego podjąć. Dziękuję. Nie jestem już pierwszej młodości, ale wciąż mam wiele do zaoferowania. A właśnie, znalazłem coś, co mogłoby ci się przydać. Chętnie ci to dam.
Ratujesz ludzi przed śmiercią. A jak sam wiesz, każde ocalone życie to jednego wynurzonego mniej. Co przekłada się na kolejnych ocalonych. Nie poddawaj się, choćbyś musiał sprostać największym trudnościom. Pamiętaj. Widzę, że włączyłeś do sieci kolejny schron. Świetnie. Poziom Hiralium rośnie zgodnie z prognozami. Jeśli chodzi o ED-28, operacja się powiodła. Dalsze poważne zabiegi raczej nie będą potrzebne. Nie dotarliśmy jeszcze do mety, ale najgorsze powinno już być za nami. Pozostało nam rozbudować sieć, śledzić zmiany związane ze wzrostem Hiralium i wprowadzać konieczne zmiany. Farmakoterapia powinna wystarczyć. Tak, trzymaj sam. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej... Wysyłam autonomicznego bota dostawczego.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator firmy. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, Sam. Użycie broni dozwolone.
obiekt ulepszony. Uwaga, ponownie sprawdź sprzęt. Uwaga, wynurzeni. Świetnie. Używaj do woli. Przyjemnej podróży. Tak, świetnie. Uwaga, wynurzeni. Thank you.
Nam Scan. Skanuje identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Naprawdę bardzo mi pomogłeś. Mówię to zupełnie szczerze. Podobno zajmujesz się rozbudową sieci chiralnej. To prawda, że taka umowa da mi dostęp do waszych schematów i tak dalej? Chcę udostępniać w sieci wyniki moich badań, żeby inni mogli pogłębiać wiedzę, tak jak ja pogłębiałam. Chcę zostać członkiem UCA. Bardzo dobrze. No to jedziemy na jednym wózku. Z przyjemnością bym cię oprowadziła, ale mam straszny bajzel. Dzięki, Sam. ED28 wraca do zdrowia. Tak jak oczekiwaliśmy, rośnie jego więź z tamtą stroną. Zanikły też spazmy i konwulsje. Wiem, że bez ED nie jest lekko, ale musisz kontynuować swój bój. Tak jak ten dzieciak. Tak jak twój Eudek. Sam, mamy zlecenie od nowego klienta. Sprawdź terminal w węźle górskim. Im szybciej, tym lepiej. Ktoś chyba potrzebuje leków. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Dostarczam ładunek. No i proszę. Widzę, że uważałeś. Nie pierwszy raz i pewnie też nie ostatni. Sama nie poradzę sobie ze wszystkim. Nikt tak nie umie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminie. Wysyłam autonomicznego bota dostawczego.
Wpadaj, kiedy chcesz. Użycie broni dozwolone. Się przypadkiem nie zrób. Thank you.
Chyba masz tam pusty pojemnik, co? Przekazuj takie rzeczy do Bridges. Tobie prawdopodobnie się nie przydadzą, ale nam tak. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Obszaranie kolejne puszczaj. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Wdzięczyć UCA. Przepraszamy za cały ten kłopot. Wiedz, że jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy. Pomogłeś wielu ludziom bardziej niż myślisz. Byliśmy tu sami całą wieczność, ale odkąd weszliśmy do UCA,
Nawiązaliśmy kontakt z przeróżnymi ludźmi. Dużo się od nich nauczyliśmy. I myślę, że oni od nas też. Miło mieć takie wsparcie. Wiesz, o tobie też nam opowiadali. O tych wszystkich twoich dokonaniach. Szczerze mówiąc, trudno uwierzyć, że istniejesz. A tym bardziej, że jesteś gotowy przejść przez piekło, żeby nam pomóc. A, mniejsza, przepraszam. Przecież się śpieszysz. Wiedz, że zawsze jesteś tu mile widziany. Odpocznij przed drogą. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Egzoszkielet skonstruowany przez robotyczkę. Prawda? Powinien się przydać na górskich szlakach. I w sumie na każdej kiepskiej drodze. Zlecenie przydzielone. Dziękujemy za twój wkład. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. Tak, trzymaj i nie puszczaj. Badaj, kiedy zajmę. Użycie broni dozwolone.
Obiekt ulepszony. Ładunek zgodny. Dziękujemy. Dostarczam ładunek. Dziękuję. Podały mi lekarstwo. Twierdzi, że już jej lepiej. Ale nie ma się co oszukiwać. Lekarz uprzedzał, że same antybiotyki nie załatwią sprawy. Nosi nasze dziecko. Ktoś powinien ją jak najszybciej zbadać. Proszę, musisz iść w moim imieniu do lekarza. Ma jakąś maszynę, podobno mogłaby pomóc.
nie zrozumiałem szczegółów, bo ciągle traciłem zasięg. Ktoś musi iść i ją odebrać. Weź stąd wszystko, czego potrzebujesz. Serio. Wszystko. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej... Zażyczył sobie jak najszybszą realizację zlecenia. Innymi słowy, twoja ocena zależy od prędkości. Postaraj się jednak pamiętać, że poza zasięgiem sieci nie możesz tworzyć dodatkowych przedmiotów. Musisz ostrożnie wybrać spośród sprzętu, który zapewni ci klient. Zegar zaczyna odmierzać czas, gdy wyruszysz. Więc nie musisz się spieszyć z wybieraniem ekwipunku. Czasu nadal będziesz mógł dostarczyć towar, ale to naprawdę ważne, żebyś zdążył. Wiem, że zarzucamy cię zadaniami, ale łącznik może jeszcze zaczekać. Poza tym wzmocnienie sieci chiralnej przyspieszy jego zdrowienie.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliźnicy. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Użycie broni. Z alpinistą. Moja kuracja nie przynosi rezultatów. Musimy działać szybko. Miałem nadzieję, że antybiotyki złagodzą najostrzejsze symptomy, ale na to już za późno. Tego typu infekcja w tak zaawansowanej ciąży może wywołać liczne komplikacje. Nawet jeśli kobieta przeżyje, może doznać poważnego uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci mózgowej. Musisz dostarczyć alpiniście prototyp biodrukarki i zdalny terminal medyczny. Jeśli połączysz ich ze mną przez sieć chiralną i dostarczysz im sprzęt, będę mógł zbadać pacjentkę i wdrożyć leczenie. Terminal pozwoli im przesłać do mnie ich DNA. Wówczas opracuję szczepionkę, którą będą mogli wydrukować. Obecnie potrafimy w ten sposób tworzyć tylko szczepionki w oparciu o wirusy i inną materię nieożywioną, ale może w przyszłości nie będziemy tak ograniczeni. Chyba nie muszę mówić, jak delikatny to sprzęt. Nie uszkodź go, choćby nie wiem co. No i dziękuję.
Sam Scan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Ona się ledwo trzyma. Dobrze, że się spieszyłeś. Lekarz powiedział, że to nie zadziała bez sieci chiralnej. Podłącz nas. Możemy nawet dołączyć do UCA. Zrobię wszystko. No dalej. Sekunda. Wszystko będzie dobrze. Za pomocą tego urządzenia mogę ją zbadać tak, jakbym tam był. Sztuczne ręce na terminalu dokładnie odwzorowują moje ruchy. A dzięki biodrukarce dostarczę wam odpowiednią szczepionkę. Szkoda, że moja żona nie zdołała stworzyć więcej tych cudyniek. Patrzycie na jedyny egzemplarz. Ale nie martw się. Zrobimy wszystko, żeby twoje dziecko urodziło się zdrowe. O, dziękuję. To niesamowite. To jemu dziękuj. Sieć, którą pomaga zbudować, na zawsze odmieni oblicze medycyny. No dobrze. Co my tu mamy? Zorganizowałeś nam niemal odpowiednik osobistego lekarza, Sam. Bardzo dziękujemy. Dobra robota. ED-28 wkrótce wróci do akcji. Ależ dzielne dziecko. Rób swoje, Sam. Słuchaj, Sam. Mam dla ciebie zlecenie od pewnego alpinisty. Trafisz do regionu, który nie jest jeszcze w sieci chiralnej. Rzecz jasna, będziesz miał szansę to zmienić. Zajmij się tym jak najszybciej. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji... Rękawice mocy na pewno przypadną ci do gustu. Znacznie podnoszą siłę ramion i pewność chwytu. Kiedy na przykład wspinasz się po linie na szczyt stromego klifu, dużo szybciej dotrzesz do celu. Odczujesz też różnicę, podnosząc ciężkie ładunki. Ale to nie wszystko. Zdarzyło ci się kiedyś potknąć i spadać po stromym stoku? Założę się, że próbowałeś spowolnić zjazd rękami. Dzięki tym rękawicom będziesz mógł w mgnieniu oka po prostu wyhamować. Obiecaj tylko, że nie wystartujesz w nich do nikogo z pięściami. Nie do tego służą.
Nie da rady, Sal. Nie możesz budować obiektów tak blisko siebie. Musisz wybrać inne miejsce poza kręgiem sensorowym.
Come on.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dostarczam ładunek. Jesteś z Bridges, tak? Nie masz czasem dla mnie czegoś jeszcze? Nie? Dobra, nieważne. Nigdy jeszcze nie odebrałam dostawy w tak doskonałym stanie. Hej, mam do ciebie prośbę. Mógłbyś odnaleźć dla mnie aparat mojego ojca? To długa historia. Ojciec prowadził w tej okolicy badania terenowe. Był przekonany, że w tych jaskiniach, w tych warstwach ziemi kryje się klucz do rozwikłania zagadki wdarcia. Niestety zmarł i nie dokończył prac. Prosił, żebym zrobiła to za niego. Wzięłam się do tego i niedawno coś znalazłam. Coś niezwykłego. Byłam pewna, że właśnie tego szukał ojciec. Chociaż nie rozumiałam, w jaki sposób miało to być powiązane z wdarciem. Potrzebowałam opinii eksperta. Kogoś, kto by się temu przyjrzał i wszystko mi wytłumaczył. Więc wzięłam aparat ojca i poszłam uwiecznić moje wielkie odkrycie. Obfotografowałam najdrobniejsze szczegóły. Ale kiedy wracałam do domu, zobaczyłam grupę jakichś uzbrojonych gości. I spanikowałam. Rzuciłam wszystko i uciekłam. Na szczęście oni mnie nie zauważyli. Ale kiedy się uspokoiłam, zrozumiałam, że zostawiłam tam aparat razem z pokrowcem. Od tamtej pory nie mogę zdobyć się na odwagę, żeby go poszukać. Ale pamiętam, że na pokrowcu wciąż był identyfikator ładunku. I tak sobie pomyślałam, że skoro należysz do Bridges, może masz sposób na to, żeby go jakoś namierzyć. Proszę. Bardzo mi zależy, żeby go odzyskać. Złożę zlecenie. Zrozum, ten aparat to dla mnie sprawa życia i śmierci. Nie zaznam spokoju, dopóki bezpiecznie do mnie nie wróci. Jeśli chciałbyś się tym zająć od razu, to tam jest terminal. Masz. Sama bym to wzięła, gdybym tam szła. Może się przyda. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Użycie broni dozwolone.
Sam. Znalazłeś zaginiony ładunek? Wygląda na to, że ktoś go przejął.